wobec niemożności zadania pytań panu prezydentowi, chcemy je zadać publicznie, mówię bezpośrednio, chcemy je zadać publicznie. Ja chciałabym na przykład zadać panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu pytanie, co miał na myśli, że przyczyny katastrofy smoleńskiej są arcyboleśnie proste. Bo z tego najnowszego śledztwa wynika, że samolot został rozerwany w wyniku serii eksplozji w powietrzu i najprawdopodobniej wszystkie przesłanki prowadzą do tego, że ten samolot został uzbrojony w ładunki wybuchowe podczas remontu w Samarze. A chcę państwu przypomnieć, że Bronisław Komorowski, będąc marszałkiem Sejmu, rozsyłał, jego kancelaria, jego biuro, rozsyłało foldery reklamowe firmy MAF Telekom, która wygrała przetarg na remont Tupolewa. Powtarzam jeszcze raz. Biuro marszałka Bronisława Komorowskiego rozsyłało foldery reklamowe i kalendarze firmy MAF Telekom, rozsyłało między innymi do posłów Sejmowej Komisji Obrony firmy MAF Telekom, foldery reklamowe tej firmy, która wygrała remont na przetarg Tupolewa. Przypomnę, że remont Tupolewa odbywał się w Samarze w Rosji, wbrew protestom, ten przetarg wygrała firma MAF Telekom, wbrew protestom generała Błasika, który zginął na pokładzie tego samolotu. Oferta, która przeszła, była najsłabszą ofertą pod względem bezpieczeństwa. To znaczy, wiadomo było z góry, że samolot nie będzie remontowany, nie dość, że remont w Rosji już jest no po prostu co najmniej nierozsądnym wyborem i nie wiedzieć czemu pan prezydent Komorowski, ja chciałabym się go zapytać, jakie związki, co go łączy z firmą MAF Telekom. Po pierwsze, no było to co najmniej nierozsądne i ryzykowne remontować ten samolot w Rosji, ale chciałam państwu powiedzieć, że była to jedyna oferta, która zakładała to, że remont tego samolotu nie będzie się odbywał tylko w jednym miejscu. To znaczy z góry było wiadomo, taka była ta oferta, że samolot poleci do Samary, tam będzie remontowany, tam zostanie wymontowany lewy silnik, to było z góry wiadomo, i silnik w razie potrzeby będzie remontowany w innym miejscu, w innym mieście, co i tak się stało. Przypomnę, że temu, że Tupolewowi podczas remontu towarzyszyła jedna osoba z Polski. To jest fizycznie niemożliwe, żeby przypilnować bezpieczeństwa całego procesu remontu Tupolewa. Więc pan prezydent Komorowski, przypomnę, który mówi, przyczyny katastrofy są arcyboleśnie proste. Ja chciałabym się dowiedzieć, co on ma na myśli.